Głos zabierze pani poseł Zdzisława Janowska, SDPL Nowa Lewica. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Premierze. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego, co się aktualnie dzieje od paru dni. Stoczniowcy z panem ministrem Bonim ustalają dalsze swoje życie. W związku z tym moje pytanie brzmi następująco. Dlaczego w sposób pełni świadomy likwidujemy przemysł okrętowy w Polsce? W sytuacji, kiedy Niemcy absolutnie dofinansowują upadające zakłady Opla, a Stany Zjednoczone z panem kandydatem Obamą starają się ratować przemysł motoryzacyjny w ogóle na świecie. Wszystko, co do tej pory się dzieje, a rozmowy trwają i to są rozmowy, powiedziałabym, z ostatnich minut, idą w kierunku przede wszystkim osłony socjalnej dla pracowników, dla 10 tysięcy ludzi, wydatkowania 500 milionów złotych z Funduszu Gwarantowanego Świadczeń Pracowniczych, a więc zaspokojenie roszczeń, danie odpraw, a nie danie pracy. Praca byłaby możliwa, gdyby sensownie starano się jeszcze na tym etapie poszukać określonych inwestorów, którzy chcieliby ten majątek, który trzeba sprzedać, kupiliby większych w całości czy większej części, a nie sprzedaż po kawałeczku. To, co proponuje rząd, jest absolutnym rozczłonkowaniem, podzieleniem tortu na maleńkie cząsteczki, które nigdy nie będą scalone. A więc to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy polityki zagranicznej, panie marszałku. To jest bardzo ważna kwestia, też z ostatniej chwili. Mianowicie tak się składa, że ministrowie rządu nie mają ochoty rozmawiać z posłami. To ja pierwszy raz w życiu słyszę. Ja nie mogę dostać się do pana ministra Sikorskiego i spotkać się z przedstawicielami krajów afrykańskich, jak i również inwestorów, którzy inwestują w Afryce, a konkretnie w Senegalu. W niezrozumiały sposób likwiduje się placówki dyplomatyczne, konkretnie w Senegalu, gdzie obsługuje się 10 krajów afrykańskich. W Afryce, w tej części, gdzie słynie ta część od bogactwa surowców naturalnych. Pan minister i rząd nie chce słyszeć argumentów, ażeby to utrzymać. Planuje się przeniesienie placówek i krajów francuskojęzycznych do oddalonej Nigerii, angielskojęzycznej. A jednocześnie pan premier usiłuje się dostać do surowców naturalnych bez powodzenia w Kuwejcie, nie chcąc korzystać dalej tego, co ma pod ręką w Afryce. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi, dlaczego dochodzi do tak bezzasadnych likwidacji naszych placówek w kraju tak bogatym i chcącym nas w Afryce. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jacek Osuch, Prawo i